Często słyszę w Kościele sformułowanie rodzina kościołem domowym. Jak mam to rozumieć? Kobieta lat 39. W jakiejś mierze to, co mówiłem przed chwilą, wpisuje się w rzeczywistość tego, co się określa kościołem domowym, chociaż to stwierdzenie jeszcze bardziej uwypukla zadania rodziny, a zwłaszcza rodziców wobec dzieci. Samo sformułowanie Ecclesia Domestica jest antyczne. Znajdziemy już to sformułowanie u ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ono wskazywało, to sformułowanie, raz, że te kościoły pierwsze, pierwotne, były małymi wspólnotami. Wspólnotami na kształt rodziny. Rodziny Bożej, która swój sposób myślenia i życia kształtuje według Ewangelii. Ale potem rzeczywiście pojawiło się już bardziej teologicznie wypracowane pojęcie kościoła domowego i myślę, że już takie bardzo głębokie sformułowanie znajdziemy w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie jest mowa o tym, że chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego kościół, dlatego dom rodziny słusznie nazywany jest kościołem domowym, czyli wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej. Tym szczególnym środowiskiem, gdzie ma miejsce wychowanie religijne, pierwsza katecheza, pierwsza szkoła wiary. To jest właśnie kościół domowy.